if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then zaczynamy. Ole z dręgola szarpnął. Dzień dobry, jestem Marcin, jesteście na kanale Wędkarstwo Kiedyś Się Uda. Ale czy dzisiaj się wędkarstwo uda? Bardzo bym chciał, bo kiedyś musi się wreszcie udać. Chociaż co wypad się udaje, słabiej lub lepiej, mniej lub więcej, ale się udaje. A dzisiaj mam nadzieję, że się bardzo mocno udam, bo jesteśmy na bardzo fajnym jeziorze, gdzie w teorii jest dużo ryby, fajne ryby, jak na PZW. Chociaż na PZW raz w roku to i kaczka złota. Tak więc mam nadzieję, że dzisiaj fajnie połowimy. Głównie cel lin, jakiś duży leszcz, a może coś innego. Ważne, żeby coś się w ogóle działo. Mamy tu dużo lili. Ja będę sobie rzucał tu między ten odcinek lili. Już sobie wygruntowałem. A Dawid tu. Co masz? Ale żeś 3 kilo zajem. Ja też kupię z tego. Tak? Tylko, że nie mega mix, a inny. Tak więc oglądajcie, bo mam nadzieję, że będzie co. Zostaw suba, łapkę i lecimy. Dobra, lecimy. Pierwsza wenta. Co tu założymy na starcie? Dobra, zaczniemy od hitów. Czyli zaczniemy od szósteczki Marosa, tak jak zawsze, ale czuję, że tu inne kulki też będą brały dzisiaj udział, ale zaczniemy od podstawy, a później będziemy się zmieniać. Tu bez wstępnego nęcenia, za dużo, sam skreting, prawa wędka, lewa wędka będzie inaczej. O, póki nie rzucę, to jeszcze pokażę na lewą wędkę, wyrzucę zaraz federowym koszykiem, tutaj mam swoją zanętę, ziarna zlipowane zalewą od Alexa waniliową i to fajnie tak delikatnie wanilią pachnie i to poleci na lewą wędkę, ale niedaleko prawej, więc obydwie skorzystają. Dobra, i lecimy. Dobra, to tu będziemy na tą drzewo rzucać. Z tyłu na razie się nie podnosisz, tak? Na razie się nie podnosisz. Wreszcie. Prawa już poleciała, tam są lilie, więc będzie problem z żywką, ale mam nadzieję, że sobie jakoś dam radę. Gdzieś tam się podwinie coś. Będzie dobrze. Dobra, drugi kosz. Kilka wstępnych nęceń. Ta prawa niech sobie tam już pyrka, a tą porzucam kilka razy. Wszystkiego nie wyrzucam od razu. Dobra, zdejmujemy ten koszyk. Tyk. Wysuwamy, ściągamy. Koszyka nie ma. Zakładamy federowy na szybko złączkę. I mamy zaklipowane. No i mamy gotowy zestaw do nęceń. Nie wiem, 10 strzałów mniej więcej, żeby na później jeszcze zostało w razie czego. No dobra, starcie do nęcenia, zmieniamy kosz i lecimy, później najwyżej się. Zawsze można donęcić, nie ma problemu. Zobacz sam, jak gumi się skaczą tam i siam. Bo gumi się w cały świat już zna. Gumiś to fajny miś. Teraz kulka jak. To o koń chodzi, no. Jaka kulka, powiedzcie mi. Dobra, damy. Co byśmy tu dali? Co tu działało ostatnio? Nawet nie wiem. Co byśmy my tu dali? Co to jest panetone? No dobra, damy panetonę na razie. Ciastowo. Polecimy ciastowo. Rzucimy tą wędkę i przerzucam następną wędkę. Tam gdzie mam pelet, żeby... Panie no, mistrzu zanęcił, to się spławia no. Tylko, że nie bierze. No ale to spokojnie. Tą rzucimy. No tak. Tą rzucę i sobie tą prawą przerzucę. Nie wiem, to rzucaj. Mamy pierwszą, 10 minut chyba od zarzucenia. Ładne branie, ale zobaczymy co to jest w ogóle. No, glapior. Co? Dzień dobry. Zaczynamy? No. No, to zaczynamy, powiem wam, ekspresowo. Trochę podnęcone. Nie wiem, czy nie za mały kul. Ale chyba płotka, bo tak. A, bokiem, dlatego. Ale chłopie, uderzenie było takie, że prawie wędkę wciągnęło. No, człowiek. Boże, jakie uderzenie. O, no chyba. Dobra, zgodnie z moją zasadą,
odpowiadam na komentarze z poprzedniego filmu, więc wszystkie komentarze, które dzisiaj napiszecie, na wszystkie odpowiadam w następnym filmie. Tak więc zaczynamy, odpalę sobie telefon i czytamy komentarze, a na dole chyba wyświetlę wszystkie, tak żeby było wiadomo, o co chodzi. Ja sobie będę z telefonu czytał, a wy sobie będziecie... Dobra, gdzie to jest? Ostatni film z Kleni. Zaczynamy od początku. Krzysztof wędkuje. Łopanie, ja też tak chcę. No to zapraszam, pojedziemy razem. Sebastian Stankiewicz. Tak samo mam klątwę podbieraka. Jak wyjmę podbierak, to nie biorą, a jak podbierak schowany w pokrowcu, to jakiś koń weźmie i potem gimnastyka. No tak jest. Ja jak mam kamerę, to biorą, bo biorą, a jak nie mam kamery, to mam same super wyniki. Sławomir Masiak. Ekstra filmik, takie rzeczne klimaty, to jest to, gratulacje. No właśnie. Mamy szczęście, że mamy rzeki, tak więc popieram, świetne klimaty. Piotr nie. Pięknie tam. Nie tak gorąco, polecam tańszy sweterek. Polecam cięższy. A tu już odpowiedziałem, że sweterek miałem, bo były kleszcze, więc niestety, ale cześć. Agro Patryk Games. Puścił dlatego, że pan zakręcił hamulec. Po pierwsze nie pan, a po drugie możliwe, że okiem wędkarza. A to amator. To jest coś, co muszę spróbować na Wiśle. Mega. I tak nic nie złowisz. Powiedz, ale będzie dzwonił. A ty, chamie. Oj, branie. O Boże, jedyny. Ja tu nagrywam, o tu branie. Szybko kończymy. Dobra, na ryby z Mnsem. Jakoś tak. Fajna rzeka do takiego łowienia klimatycznej miejscówki. Aż chce się wziąć kij i iść połowić. Pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiam. Dokładnie, aż chce się wziąć kij i iść połowić. Lan Ram. Majster, spróbuj sobie na czereśnie i daj znać, a czereśni masz teraz od Mam, bo mam działkę, więc mam dużo czereśni. Ale nie próbowałem, a czy spróbuję? Nie wiem, zobaczę. Bartłomiej Ciernoch. Następnie ofiara kleniosa. Dokładnie. Raz poszedłem i już po nie. No dobra, wracamy do łowienia. Tyle z komentarzy. Zapraszam do komentowania na dzisiejszy film. A na wszystko odpowiem w kolejnym. Pozdro. Amura. Jest. No masakra. Boże, jedyny. Ale wielki. Mamy mały problem. Duże leszcze odeszły. W sumie duże. Na początku tam ze dwa wpadły, takie te średniawe. Później jakieś płotki, a teraz takie leszczyki, nie wiem, po 10-15 cm nie dają nam spokoju. I już próbowałem dużych kulek. To na duże nawet weźmie. Małych nawet nie zakładam. Tu się przestawiałem tą prawą wędką bliżej. No ale tu bliżej znowu jest takie roślinność podwodna i nie da się tam łowić. Od razu jest cały koszyk zabrudzony. Więc obmyślamy na razie taktykę, co dalej. Na robala też tutaj ciężko u Dawida. Na kukurydzę. No na białe. No ale to te małe leszczyki, nie? No i nie wiem. Na razie się zastanawiam, co jak zwykle musiałem za nętą dostać. No zawsze dostaję, no. Zamiast nęcić ryby, to ty mnie nęcisz. Dobra, jeszcze może trochę do nęce. Ziarnem jak nic to. I przenoszę się na... Nie wiem na co. Na zbieranie. Na żadnego klasyka. Ja ci dam klasyka. Wolę kolekcjonować puszki po piwie, niż na klasyka. Nie i koniec. Nikt mnie nie namówi. Nie ma takiej opcji. No. Zero options. Ty se kolego łów jak chcesz. Baw się dobrze. Good luck. Jak to mówili w filmie. To jest zestaw na ninja. Wrzucam. Ryba tego nie widzi. O, dam drugą wędkę, branie. Ryba tego nie widzi i ja wtedy mam ryby. Świetny zestaw. To jest, nazywa się na ninja. O kurde, druga wędka. No, tylko trzeba... O, ale leszczora, ty. O. No, zobacz. Ale leszczora wyciągnął. Może być, że coś się tam... Że ten wiatr troszkę zmieni tutaj oblicza. Co? Falka, no. Przyszła falka. I mam nadzieję, że to zmieni trochę tutaj oblicze. No zobaczymy. Nie ma co zapeszać. Ja jeszcze trochę podnęciłem do tego. Mam nadzieję, że ta fala trochę wymiesza tą wodę. I się coś zacznie dziać, bo tu już ja brania na dwie wędki, David na dwie. I ładniejszy wreszcie leszczyk, no. Spokojnie, nie pelet, uspokój się, Ty, nagrało się, ty. No. To dobre. To dobre jest.
Czekaj, kończę, zobaczę serię replaya. Ładny. Tak, ale ja podnieciłem, no, powiem ci. Nie? Płotka? A to duża musi być. Nie, leż, co to jest? Ale zdręgol! Ale zdręgola szarpnął! Ale zdręgol wziął! Takie zdręgi to już chyba 100 lat nie widziałem. Ale zdręgol wziął! Piękny zdręgol! Piękny! No niesamowity zdręgol! Dobra, płynie. Chyba siedzi. Siedzi albo... Nie, siedzi coś tam. Jakiś naleśnik mały. No wyjdź mi stąd. A, płotka. No, taka fajna taka sportowa. Kolejna, ale maszyna ruszyła. Oj, patrz, co się dzieje. O co tu chodzi? Leś dokładnie, no. No, spokojnie, wyszalej się. A, wezmę tak, już nie będę się tego. Ładna patela. No, powiem ci, podnieciłem, maszyna ruszyła, nie? I kończymy. Co dzisiaj się działo, to widzieliście. Na początku coś się działo, później wszystko siadło, nie było fali, nie było nic. Tu u nas blat był, fala dopiero z tamtej strony podeszła. Ja już byłem wkurzony, jak zwykle, ale podnęciłem trochę swoją zanętą z koszyka, tym łubinem i tak dalej. I trochę się ruszyło, praktycznie branie co rzut, jakieś tam małe leszcze, trochę płotki. Piękna, krasna pióra, zdręga, jak zwał. No i jeszcze jakieś takie lepsze leszczyki. A teraz ja ściągam, Dawid jeszcze łowi i ja idę sobie spokojnie jeszcze za okoniem, bo tu jest pełno. O, tu takie piękne miejscówki, o, tam wszędzie na oksy. Może jeszcze jakiś okoń wpadnie. Pamiętajcie, zostawcie komentarze, a w następnym filmie odpowiem na każdy, tak jak to będzie w kolejnych filmach. Zostaw co trzeba, pozdro!